Jak dodać użytkownika biura w taksu? Pierwszy użytkownik biura, najczęściej właściciel biura, zostanie dodany przez Państwa opiekuna taksa. Natomiast później można samodzielnie dodać kolejnych pracowników. W jaki sposób to zrobić? Trzeba rozpocząć od modułu zarządzanie biurem, a następnie przejść na pracownicy biura. W tym momencie zobaczymy listę już dodanych pracowników. Mamy możliwość także dodania nowego pracownika. W tym celu klikamy dodaj, wprowadzamy dane. Również stanowisko. Możemy również podać numer telefonu mobilnego lub stacjonarnego. Taki numer wyświetli się na przykład klientowi, który będzie pracował z tą księgową, lub też jeśli chcemy otrzymać powiadomienia SMS, no to musimy podać ten telefon mobilny. Natomiast mogę wyłączyć tą opcję, w tym momencie rezygnuję z powiadomień SMS. System zaproponuje nam login identyczny jak e-mail. W niektórych przypadkach możemy pozwolić sobie na zmianę, na przykład jak ktoś chciałby mieć kilka różnych loginów, no to wiadomo, nie wykorzysta tego samego adresu. Ja może wprowadzę Anna Taxa. Następnie ustalamy język pracy użytkownika oraz zaznaczamy, aby takso wysłało wiadomość powitalną. Taka wiadomość mailowa będzie posiadała linka do ustawienia własnego hasła. W kolejnym kroku ustawiamy rolę. O tych rolach powiemy sobie jeszcze później i możemy zapisać nową osobę. Ta osoba pojawia nam się tutaj na liście. Pojawiła się pani Anna Kowalska. Gdyby się zdarzyło, że pani Anna nie otrzyma maila albo zapomni o mailu, w którym może ustawić sobie hasło, możemy to zrobić jeszcze raz, klikając tutaj w te trzy kropeczki, wyślij powiadomienie z loginem. Jeśli chcielibyśmy natomiast wrócić i zmienić dane pani Anny, można kliknąć w imię i nazwisko i ponownie zmienić te dane. Należy zwrócić uwagę, że raz na dany login nie może być zmieniony, on jest zablokowany. I również nie możemy utworzyć drugiego użytkownika z takim samym loginem.